Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz. W tej części kursu zajmiemy się materiałem o nazwie Velvet. Velvet jest to materiał, który jest tym samym co aksamit. Jeżeli sprawdzicie w słowniku, jest to angielskie słowo oznaczające po prostu aksamit. Aksamit możemy sobie zobaczyć na sieci. O tutaj mamy opisany ten materiał w wiki blenderowym. No i wyjaśnione są wszystkie wejścia, które w tym materiale są, z wyjątkiem tego tajemniczego parametru sigma. Ten parametr sigma ma tutaj napisane no description yet, czyli brak na razie opisu. Natomiast widzimy, że ten materiał odbija światło we wszystkich kierunkach jednocześnie i to jest spowodowane mikrostrukturą powierzchni tego materiału. Otóż, jak wiemy, aksamit składa się z takich malutkich puszków. Przygotowałem gdzieś tutaj publikację, w którym jest zdjęcie w dużym powiększeniu właśnie aksamitu. Tutaj mamy makrofotografię Velvetu czerwonego i dodatkowo po prawej stronie jest dystrybucja rozkładu mikropowierzchni na tym materiale. To jest wykres logarytmiczny, można się nie przejmować nim. W każdym razie to pochodzi z publikacji, którą pokazywałem przy okazji prezentowania materiału dotyczącego anizotropii. Tak czy inaczej, Velvet jest to materiał, który składa się z takich malusieńkich puszków. I teraz to, że te puszki tutaj są, te niteczki, czy też jakieś mikropowierzchnie, które ustawiają się czasami w jedną albo w drugą stronę, powoduje, że parametr sigma pozwala nam to zasymulować. No i teraz sigma odpowiednio ustawione powoduje, że, no cóż, dostajemy bardzo ciekawe rendery. Tutaj mam przygotowane z jakiejś strony na ImageShack'u, przygotowane przez kogoś, nie przeze mnie, porównanie wartości sigmy i Fresnela. Pamiętam, że współczynnik Fresnela odpowiadał za siłę załamania światła. W przypadku takiego materiału, jak widać, oba te parametry generują bardzo podobne rendery. No, jedynie co można powiedzieć, to to, że sigma jest nieco bardziej wyrazista, zwłaszcza w przypadku tych pośrednich wartości. Współczynnik Fresnela tutaj generuje troszeczkę bardziej jakby zrównoważone, zaciemnione bardziej powierzchnie. No więc sigmę możemy w pewien sposób traktować jak współczynnik Fresnela i okazuje się, że jest to bardzo bliskie prawdy, ponieważ jeżeli zajrzeć do źródeł, to się okazuje, że w źródłach mamy wręcz zaimportowanego Fresnela do funkcji obliczającej ten shader. Proszę zobaczyć, mamy tutaj not velvet, BSDF, to jest jego kod. Mamy tutaj te wszystkie wejściowe parametry w źródłach i mamy zainkludowany, czyli dołączony kod obsługujący współczynnik Fresnela. Więc tak szczerze mówiąc, tak naprawdę to parametr sigma, który nie został na wiki opisany, najwyraźniej jest tym samym co współczynnik Fresnela albo czymś bardzo, bardzo do niego zbliżonym. Zobaczmy teraz w Blenderze, jak ten materiał działa. Dodaję nowy obiekt, niech to będzie zwykły plane. Na tym plane umieścimy sobie Mopishona. Susan jak zwykle nadaje się do tego typu eksperymentów, znosi je cierpliwie. Ustawimy sobie również shading na smooth, shade smooth. No i teraz moja małpka powinna być całkowicie gładka. Teraz dla tej małpki włączę pogląd renderowania. Mam tutaj wyrenderowaną scenę z Mopishonem i do samej Susan dodam materiał, który będzie właśnie miał ustawiony shader jako velvet. Velvet powoduje, że natychmiast pojawia się coś, co przypomina troszeczkę powierzchnię lekkometaliczną, przynajmniej w tym momencie. I jest to shader, który ma właśnie wejściowe dane kolor, sigma, no i jeszcze dodatkowo normal. Sigma teraz wynosi 1. Jeżeli ustawię sigma na 0, otrzymam całkowicie czarny materiał. Natomiast jeżeli sigma będzie bardzo, bardzo malutka, to wtedy na krawędziach pojawią się jakieś takie leciusieńkie rozjaśnienia. Tego typu rozjaśnienie odpowiada sytuacji, kiedy na krawędzi znajduje się coś w rodzaju puchu, proszku, pyłu, kurzu lub tego typu obiektów. To są właśnie symulowane w ten sposób te mikropowierzchnie, które pochodzą z malusieńkich niteczek lub też po prostu z puchu. Jeżeli parametr sigma zwiększę, ten parametr jest ograniczony w swoich wartościach pomiędzy 0 a 1, no to będę miał oczywiście więcej tego gładkiego, białawego połysku. No i to spowoduje, że mój materiał będzie wyglądał troszeczkę bardziej miękko. I to jest w zasadzie wszystko, co można powiedzieć o materiale typu Velvet. Oczywiście on jako pojedynczy materiał jest bardzo prosty i nie nadaje się za bardzo do używania w takich produkcyjnych renderach, ale można wykorzystać go przy mieszaniu z innymi materiałami. A więc myślę, że od tej pory nie będzie już zaskoczeniem dla nikogo, dlaczego on jest taki i co ten parametr sigma tutaj oznacza. Zresztą, gdybym chciał, mogę tą sigmę zasymulować za pomocą parametru takiego jak Fresnel. Znowuż, w danych wejściowych do renderera mam taki not jak Fresnel i ten not ma teraz wartość 1,450. To jest zwykły współczynnik Fresnela dla szkła. Wartość tego współczynnika minimalna to 1. Tak samo jak dla sigmy, minimalna wartość to 0. Jeżeli tą wartość 1 tutaj wsadzę, to otrzymuję dokładnie ten sam efekt. No może gdzieś na krawędziach rzeczywiście coś tam będzie widać, ale to jest
prawie to samo, co sigma 0. Jeżeli sigma jest 1, to jest zupełnie inny efekt. A więc Fresnel coś tutaj zmienia, no i można za jego pomocą symulować tą wartość sigmy, tym bardziej, że mogę tą wartość sigmy wtedy podbić ponad 1. Mogę na przykład współczynnik Fresnela ustawić na, powiedzmy sobie, skromne 20. No i w tym momencie mam wartość zbliżoną troszeczkę do wartości sigmy maksymalnej, czyli tej właśnie 1. Widać tutaj, że nie ma wielkiej różnicy, być może jest troszeczkę ciemniejszy, troszeczkę bardziej gdzieś tam wygięty, jeżeli chodzi o przejścia. Także całkiem przyjemna rzecz, polecam uwadze. No i to wszystko na temat tego materiału. Do zobaczenia.